Po pierwsze, niedowierzanie na samym początku, bo jednak bank to ogromna instytucja z, no co tu dużo mówić, workiem pieniędzy, jakby nie patrzeć nawet naszych do dyspozycji, więc no pierwsze uczucie to ogromna ulga. Drugie uczucie to wow, moje dzieci nie będą obciążone tym kredytem, także nie zostawię im w spadku po prostu ogromnego długu. Także ogromna radość, że będąc szarym, zwykłym człowiekiem, z pomocą prawników, z pomocą naprawdę dobrych ludzi, jesteśmy w stanie wygrać z bankiem i to nie musi być bitwa, która kosztuje jakieś miliony, bo tak nie jest. Także to było drugie uczucie. A trzecie, wolność. Mogę robić to, co chcę, mogę żyć jak chcę. Mogę, dzięki temu mam większą dyspozycję swoimi środkami finansowymi. Mogę zabrać moje dzieci na wakacje. To jest pierwsza myśl, jaką miałam w głowie. Zapytałam swojego 9-letniego syna, synu, gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? I to, że ja wiem, że ja go tam po prostu w końcu mogę zabrać, czyni mnie jako osobę, jako matkę przeszczęśliwą. Warto było czekać i gdybym musiała czekać kolejne 2 lata, to bym czekała kolejne 2 lata. Przetrwałam ten okres tak naprawdę dzięki ludziom, którzy mnie wspierali, czyli dzięki panu Kamilowi, dzięki kancelarii prawniczej, która miała mnie przyjemność reprezentować, dzięki której tak naprawdę wygraliśmy ten pozew. Dzięki temu, że wiedziałam, że tak naprawdę tu nie powinno być żadnego innego werdyktu, tak? Bank po prostu nas wszystkich oszukał. Oszukał i robił to przez 15 lat. I czerpał z tego zyski, stawiając nas w bardzo niekomfortowej sytuacji życiowej, bo nasze życie, myśmy musieli wszystkie nasze aktywności zawiesić, bo ładowaliśmy wszystkie pieniądze, które mieliśmy, w toksyczny kredyt. Nie mogliśmy z tym absolutnie nic zrobić. Więc bardzo dziękuję, wspomnę jeszcze raz panu Kamilowi, za to, że namówił mnie do tego, żeby walczyć po prostu o wszystko. W pewnym momencie mój budżet domowy był tak już zdominowany tym kredytem, że to było wóz albo przewóz. To była sytuacja już tak patowa, że tu nie było wyjścia. I szukając rozwiązań, rozmawiając z różnymi ludźmi, z różnymi znajomymi, którzy nomen omen, rozmawiajcie ze swoimi znajomymi, nagle się okaże, że macie bardzo dużo ludzi w bardzo podobnej sytuacji. Ktoś po prostu polecił mi tą kancelarię. Poszłam, rozmawiałam, dostałam konkretne odpowiedzi na moje konkretne pytania, ocenę ryzyka i podjęłam tą decyzję. Po prostu. Nie było już, ja byłam dostawiona do ściany. Tam nie było innej opcji, po prostu. Nie było. Po pierwsze, nie wierzcie w to, co czytacie, jeśli chodzi o wywiady z bankami, o wywiady z prezesami tych banków, o to, że my jako frankowicze kogoś żeśmy okradli. My żeśmy nikogo nie okradli. Jeśli już, to nas okradano. Konsekwentnie przez ten okres, w jakim trwa ten kredyt. Jeśli się zastanawiacie nad tym, czy bank pozwać, ja bym się nad tym naprawdę nie zastanawiała. Ja żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, bo kilka lat odsetek mi uciekło. I to, co słyszycie naprawdę, że banki będą was pozywać o niesłuszne korzystanie z kapitału, że nie macie szansy wygrać z taką ogromną machiną, jakim jest bank, że ich reprezentują największe kancelarie. Tak, oczywiście, reprezentują. Bo nie chcą przegrać tego pozwu z wami. Także jak ja szłam do sądu pierwszy raz, byłam bardzo zestresowana, byłam przerażona. Ale też wiedziałam, że żyjemy jeszcze w państwie, które jest demokratyczne i wiedziałam, że prawo jest po mojej stronie. Po prostu. Bo nie może tak być, że bank ocenia sobie ratę kredytu zgodnie z własnym widzimisię. To jest niesłychane, jest absurdalne. W każdym normalnym kraju ludzie, którzy reprezentują taką instytucję finansową, chyba by byli pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
a u nas jest wolna amerykanka. Więc to jest tak, albo ja pozwolę, żeby ktoś mną pomiatał i będę im płacić haracz co miesiąc przez następne 15 lat, albo po prostu stanę na baczność i powiem nie, mam dosyć, koniec. Tak po prostu nie może być. I jeden prezes jednego banku i drugiego banku, no, jednego roku nie będzie miał premii. Po prostu.